Paweł, pamiętasz takie przygotowania Memoriał Wagnera? To jest taki turniej tuż przed dużymi imprezami, gdzie dzieją się różne historie i często takie nieciekawe dla zawodników kontuzje. Ty to dobrze pamiętasz, ale to, co się dzieje teraz, mam na myśli kontuzję Mariusza i właśnie tą nieobecność Bartka, trochę dużo. I cały ten sezon pełen kontuzji, trochę pecha ma nasza reprezentacja. No dokładnie, nie, że jakoś los nas nie rozpieszcza. Dużo takich dziwnych rzeczy dookoła. No, z Memoriałem Wagnera to już jestem przyzwyczajony, już któraś tam edycja, chyba jakaś klątwa jest rzucona. Nie wiem przez kogo. Można się tylko domyślać. A tak na poważnie, no cóż, szukamy swojego stylu. Myślę, że ta drużyna ma charakter, a ja jeszcze większy pokażę na mistrzostwach. Nie powinniśmy być nerwowi przed tymi mistrzostwami, bo trochę tych rzeczy dużo. Informacja o Bartku Kurku była dla nas dużą niespodzianką, żeby nie powiedzieć szokiem. To chyba też was nie powinno dziwić, że czy dziennikarze, czy kibice są bardzo zaskoczeni taką informacją. No, ale nic z tym nie możemy zrobić. Już było, minęło i pracujemy w takim zestawie, jakim zostaliśmy. Został wam jeszcze mecz z Rosją. Wiemy, że mimo, że to jest poniedziałek, późny wieczór, ludzie będą pracowali, hala jest niemal wyprzedana. Te mecze z Rosjanami zawsze dodatkowe jakieś emocje budzą przed wami też? No myślę, że... To mistrzowie olimpijscy w końcu. No dokładnie. Przeciwnik z najwyższej półki. Myślę, że wszyscy zagramy na poziomie odpowiednim, aby ten mecz zakończył się pozytywnym wynikiem. No dobra, dużo pecha dla reprezentacji Polski w tym sezonie. Było czas na to, żeby teraz karta się odwróciła i było dużo szczęścia? No miejmy nadzieję, że limit został wyczerpany i do tego 22 września wszystko już będzie w porządku.